Dobra, no to ja mam taką nadzieję, że wybrzmiała jakby ta kwestia jakby zabezpieczenia się podczas uprawiania seksu analnego, no bo jednak to jest mocniej ryzykowne niż seks waginalny, no ze względu na to, że no jakby ta część ciała po prostu jest delikatniejsza, ta błona śluzowa jest delikatniejsza, więc obtarcia różnego rodzaju mogą powodować krwawienie, to znowu krew jest nośnikiem. Takie mikrokrwawienie nawet, tak. Nie? To nie musi być, żeby sobie nikt nie wyobraził, że to... A wiadomo, że krew jest nośnikiem tutaj wirusów, więc no warto się po prostu zabezpieczać podczas seksu analnego, szczególnie jeśli to nie są stałe związki. No i lubrykant, który powoduje, że tych obtarć po prostu będzie mniej, więc jakby to cały czas to przygotowywanie się to nie jest tak łatwe jak seks taki klasyczny, tylko lubrykant, wcześniej przygotowanie takie higieniczne w postaci lewatywy, no i prezerwatywa i potem jeszcze higiena po takim seksie. Cześć, to Zoria Blue i podcast Przy zapalonym świetle. To podcast o seksualności, intymności i ciele. Otwarcie i bez tabu. Boję się, widzę tam duży napis anal. Na tobie, mi dużymi literami. No to cześć, zaczynamy, nie? Zaczynamy. Damian przed chwilą mówił, że przestraszył się trochę na ostatnią chwilę, bo zobaczył na mojej kartce wielki napis anal, ponieważ przed każdym odcinkiem ja sobie przygotowuję mapę myśli, gdzie mam jakieś pytania i tematy, które chciałabym poruszyć, a dzisiejszy temat to będzie właśnie seks analny. A dzisiaj jest ze mną, jak już wspomniałam, Damian i Kasia. Hej, hej. Cześć. W ogóle zastanawiałam się po drodze tutaj, że anal... Jakby brzmi dziwnie, nie? To słowo jakieś nie jest za eleganckie. Macie jakieś inne określenia na to? Szczerze? To znaczy w ogóle to słowo anal jest takie bardziej, znaczy dla mnie brzmi agresywnie trochę, nie? Takie anal, takie... Nie wiem, jak my do siebie mówimy? Nie, no my to... Nie, no myślę, że najczęściej to jednak anal. Znaczy mi się podoba generalnie to słowo bardzo, bo właśnie dlatego to, co ty powiedziałeś, jest agresywne. Przez no to, jest takie agresywne. Takie bardzo dosadne i... Konkretne, to mi się to podoba. No wiem, ale jednocześnie tak, niesie ze sobą takie coś, że masz założenie, że jak anal, to od razu będzie jakieś, wiesz, sadomaso, że od razu jakieś ostre klimaty. A to niekoniecznie, nie? Dwójka? to w innym kontekście. Dwójeczka. Ale dwójeczka... Często to idzie w parze, ale... niestety, ale... Dwójeczka przed analem jest skazana. A o tym jeszcze pogadamy. Bo też... Dobra, Kasia, twój pierwszy raz? Analowy. Znaczy mój pierwszy to było, generalnie to było mega dziwne, bo ja miałam jakby swojego pierwszego chłopaka, z którym byłam dosyć długo i on był taki jakiś bardzo tradycyjny, a mnie gdzieś tam zawsze z tyłu głowy korciło, nie, żeby tam, spróbować od dupy strony. I to ja go namawiałam na to, on nie bardzo, któryś raz jak byliśmy trochę pijani, to ja tam wykorzystałam sytuację i mówię, ej, weź, dobra, może spróbujmy. On, no dobra, no spróbowaliśmy, no i generalnie on w ogóle nie potrafił jakby w to wejść, nie? Ja poczułam, że to kompletnie jest nie jego vibe, że kompletnie go to nie dosłownie interesuje. Że, no dosłownie, że dla niego jest to jakieś totalnie dziwne w ogóle. No i jakby, no na tym się skończyło, nie? A rozmawialiście, dlaczego to jest dziwne, czy... Wiesz co, nie, generalnie wtedy byłam bardzo młoda, nie? I on też był młody i jakoś tak, nie wiem, ja stwierdziłam, aj dobra, może po prostu... No ale potem już z następnym... To, ale podobało ci się za pierwszym razem? No nie podobało mi się, bo on nie wszedł w ten vibe, to nie trwało za długo, wiesz? Mm-hmm. Ja nie mogłam nawet ocenić, nie byłam w stanie ocenić, mm-hmm, nie? Mm-hmm. Ale jakby przy następnym jakoś tak wyszło, że po prostu ja sama go zapytałam, aj słuchaj, może ten... Czy możesz gdzie indziej? On, tak, spoko, mogę, nie? No i później już poszło. No ciężko mieć przyjemność z czegoś, jak ktoś nie wie, co robi tak naprawdę, nie? No, więc... dokładnie. Mhm. No. Czyli potem, a kiedy był pierwszy przyjemny anal w takim razie? O Jezu, no to później, raz, dwa, trzy, no to tak 6 lat potem, nie? Jak z nim zerwałam i tam zaczęłam spotykać się z innym. I on już bardziej ogarniał temat. Bardziej ogarniał, tak. No, w wannie to było, pamiętam. Z pierwszy niech żałuję. Okej, okay, a twój? No to były dwa pierwsze razy, no bo pierwszy z dziewczyną, no to myślę, że to była pierwsza moja w ogóle partnerka seksualna, czyli miałem coś tam z 16 lat, a z chłopakiem no to 26, tak dekady później. Musiałeś dojrzeć 10 lat do tego. No właśnie, strasznie późno, ja żałuję trochę, że dopiero wtedy, no ale jakby... A kto inicjował?
Ale z kobietą czy z mężczyzną? No obie opcje, no. No z kobietą, no to ja. No myślę, że w ogóle jakby w takich heteroukładach to jednak ja inicjuję seks analny i to... No jakby zwykle miałem wrażenie, że to jest jednak temat tabu i że trzeba trochę przekonywać, gdzieś tam się dobierać do tej strony. No a z facetem to wiadomo, jakby to jest częścią po prostu współżycia, więc to jest bardziej normalne i nie ma w tym tabu. Więc ta różnica też jest jakby tutaj znacząca i no z facetem jest łatwiej na pewno. A dlaczego? Dlatego, że no facet jest nastawiony po prostu na seks analny. Aha, a próbowałeś z obu stron? Tak, tak. Tak? Tak, zdecydowanie. Okej, okay, czyli miałeś w sumie trzy pierwsze razy. A no tak, okej, okay, szczęście. O, jest niesprawiedliwe. Nie no, jeszcze potem czwarty w sumie, to było, no bo ja też lubię pegging, więc jakby w takim układzie, że z kobietą, no to cztery no to pierwsze razy analne. To faktycznie. Wspaniale. Ale to jest właśnie fajne, bardzo to lubię, że jakby w orientacji, której się identyfikuje, no jest dużo tego. Tych pierwszych przeżyć, to jest super. A no a teraz jest to w jakimś waszym stałym repertuarze seksualnym? Czy raczej jest to od święta i tam dwa razy w roku? Nie, mnie generalnie trzeba prosić o to, tylko trzeba powiedzieć, że się chce i jakby ja... No. I to zależy od, nie wiem, nastroju, czy jak zależy od tego, czy mnie przestało boleć po ostatnim, czy nie. Jak przestało, to można dalej. A jak trochę boli, to jeszcze dzień się trzeba wstrzymać. Okej, czyli na przykład, nie wiem, dwa razy w tygodniu. Nie, częściej. Okej. No bo jak rozmawiam tak ze znajomymi, nie? To zwykle to jest coś, co na przykład jakimś eksperymentem jest i spróbują, czy jest fajne. A jak już to jest taka rzecz bardziej jakby crazy. Nie spotkałam się chyba nigdy z kimś, kto by miał to jakby... To znaczy, everyday. Myślę, że my się spotkaliśmy na takim etapie, że jakby ja już odkryłam, że dla mnie to jest takie basic, everyday i Damian też, a więc jakby spotkały się dwie osoby, które mają już podobne myślenie, nie? A więc myślę, że dlatego tak jest. Zwłaszcza w dni płodne jest to bardzo... A oczywiście, to jest najlepsza metoda antykoncepcji w dni płodne. No, inaczej, no my nie fetyszyzujemy jakby seksu analnego, to jest dla nas po prostu normalna praktyka. Aha. I no po prostu mam ochotę, więc to robimy. A jak się różnią doznania dla ciebie, Kasia, między seksem analnym a waginalnym? No różnią się. Generalnie jest tak, że w seksie analnym trzeba sobie pomóc, że tak powiem. No, trzeba sobie pomóc ręką, żeby było fajnie. Chociaż ostatnio Damian odkrył jakiś magiczny sposób i uderza tak w tą tylną ściankę pochwy, że no, udaje się bez pomocy. Co dla mnie jest nowością. Poczekaj, przed czy w trakcie? W trakcie. To znaczy nie, w trakcie. W sensie jakoś tak po prostu nakierowuje się na mnie, to jest pozycji na stojąco, że ociera się o tą dolną ściankę pochwy i to u mnie myślisz wywołuje tylną, orgazm. Jakby dolną. Tylną, chcesz, tak. Dochodzisz przez anal. Dochodzę, tak. Czekaj, musisz, ale przy analu. Przy analu, tak. Okay. Bo zawsze jest tak, że zazwyczaj, że musisz sobie pomóc ręką, no nie oszukujmy aha, się, żeby dobra. Dojść, nie? Mówisz o orgazmie. Orgazmie mówię. Ja myślałam o w ogóle zaczęciu anala. A nie o zaczęciu. Aha, zaczęciu. Nie, spoko, tylko się nie zrozumiałyśmy. Aha, no. Okej. Okay. Czyli doszłaś w ten sposób, tak? Tak, ale to właśnie to się dopiero tak w sumie no, niedawno tak zaczęło się dziać, bo wcześniej to musiałam tak sobie pomóc, żeby... No bo ustalmy sobie, no my nie mamy jakby tyle tam, aż, że tak powiem, receptorów w odbycie jak w pochwie, no. Ja myślę, że większość kobiet nawet w pochwie nie dochodzi, albo dochodzi bardzo rzadko w taki w ten sposób, że większość jednak ma ten orgazm łechtaczkowy, albo... z dominacją właśnie pobudzania łechtaczki. No to Kaśka to dochodzi w ogóle... z każdej strony. Kaśka jest wyposażona, nie? Ja jestem bardzo zazdrosny o to. A ten orgazm jest inny? Tak, inny jest. Jaki jest? Taki, znaczy jest słabszy, przede wszystkim jest słabszy, nie? To nie jest tak, bo ten do pochwowy jest taki, że nagle nie wiesz, kurde, co się w ogóle z tobą dzieje. On jest trochę słabszy i krótszy. Taki jest, nie wiem jak to określić, no. Tak, że ci się nogi uginają. O, widzisz, że się dobrze mówi. No tak, no uginają się, ale to nie jest tak, że ja po tym jestem... Znaczy, później jestem taka zrelaksowana bardzo, ale to nie jest takie coś, jak po orgazmie pochwowym, że ja jestem... O, wiecie, siódme niebo, tylko po prostu jest takie coś, takie... Taka ulga, Okay. Wiesz, to jest coś takiego jak... Ja, sorry za porównanie teraz, ale Freud mówił, że jakby dziecko swoją pierwszą przyjemność seksualną przeżywa przy robieniu kupy. Jak w końcu tą kupę zrobi, to wtedy jest takie... Ja myślę, że to jest coś podobnego, serio, nie wiem. Jest coś takiego po prostu, że to cię tak luzuje, jest taki chill. Odprężenie, no tak. Tak, no to ja też bym mógł powiedzieć, że generalnie seksualny jest taki odprężający bardzo. Mhm. To jakby też ściąga tak emocjonalne jakieś napięcia. W ogóle w ciele.
Ale to jest ciekawe, że jakby opisywanie w ogóle doznań telesnych, no to jest trudne, to jak sama zresztą no, miałaś przed tą trudność, no, trochę zejdę z tematu, ale w ogóle no, po prostu w naszym języku nie ma opisu jakichś takich doznań przez ciało. Więc dlatego też mamy w ogóle trudność i to się przekłada też na seks, żeby to opisywać, więc trzeba jakoś naokoło tutaj krążyć. Myślę, że no, same orgazmy mogą być w ogóle różne, nie? Zależy od, nie wiem, tego jak jesteś rozluźniona, który to jest orgazm, jaki masz dzień, dokładnie. Że ja tak mam, że czasem na przykład to jest taki aż do mózgu, taka jasność mózgu. Oświecenie, oczami. No. Raz, że czasem zemdlejesz na przykład prawie, o, innym Jezu, razem to jest tak. Mega wybuch energii, ja po prostu chcę iść na spacer na przykład. Więc jakby... Jest różnie. Jest różnie, to jest prawda. A dla ciebie jaka jest różnica? Jest jakaś różnica w ogóle? Z orgazmu? No oczywiście, no to jakby mi podwaja, tak dubluje strasznie intensywność, więc no jakby stymulacja w ogóle odbytu czy tam okolic, rimming, penetracja, no to jest super. Po prostu to jakby jest dużo przyjemniejsze doznania no, idące z penisa. Że orgazmy są super, polecam. A dlatego, że jest, nie wiem, ciaśniej, czy po prostu inaczej? A, bo to teraz mówisz w stronę... No właśnie, okay, musimy sobie jakieś flagi po prostu... Damian ma jakieś znaki dawać. Moja to cztery, tak. Razy. Tak, to faktycznie. No. Zaplątam. Dobra, to najpierw ta strona, powiedzmy... To się mówi to aktywna-pasywna, tak? Czy to jest, czy ja to wzięłam z jakiegoś po prostu złego tak, programu? Tak, dobrze, tak. Pasywna-aktywna. No to dokładnie. Najpierw o tej aktywnej. Strona aktywna, no to... Znaczy mnie to na pewno kręci tak mocno psychicznie, dlatego że w ogóle no, gdzieś tam jest to powiedzmy zakazane i miałem zawsze gdzieś tam trudności, żeby ten seks analny uprawiać z dziewczynami, więc jeśli już mogę to zrobić, to jest dla mnie takie hot i w ogóle super. Poza tym dokręcą mnie pośladki, więc jest tutaj szereg takich psychicznych bodźców. No na pewno jest ciaśniej po prostu, płyciej, więc jakby takie mechaniczne kwestie tutaj też mają znaczenie i wpływają po prostu na orgazm, na to, że jest no inaczej. A z pasywnej strony? Z pasywnej strony? No tutaj jak wcześniej mówiłem, że no podwaja to po prostu orgazm, jakby stymulacja, no bo prostata jakby tam w odbycie jest mnóstwo receptorów. Więc jakby no trochę to jest taka no cipka. Ja myślę, że to jest bardzo nieodkryta kwestia seksu dla mężczyzn, że bardzo mało mężczyzn w ogóle chce coś takiego, to nawet znaczy... jakby hetero w seksie z kobietą, nie? Bo jakby mają takie... Ja myślę, że oni chcą, ale się boją powiedzieć. Ja z doświadczenia z heteromężczyznami to mam takie coś, że jak w końcu już tam doszło do jakiegoś tam włożenia palca lub czegokolwiek innego, no to już było fajnie, nie? I potem tak. Ale żeby jakby sami powiedzieli, że tego chcą, to nie, to przez gardło nie przejdzie. Myślę, że tu jest problem, nie? Że większość z nich naprawdę by chciało się gdzieś tam zastanawia, tylko po prostu, no nie wiem, jest tak zakodowane po prostu w tych naszych głowach, szczególnie polskich, heteryckich, no że absolutnie to jest jakiś rejon no, niedostępny, bo dokładnie, totalnie gejowski rejon. Co totalnie nie jest prawdą, panowie bardzo dużo tracicie. Duże tabu, znaczy przede wszystkim ze względu na to, że jakby to jest strefa, no anala jest taką strefą homoseksualną, powiedzmy. No druga rzecz to na pewno higiena, czyli strach przed tym, że coś się wydarzy. Jakby może brak doświadczenia tego, żeby wcześniej się przygotować na przykład i sobie na to pozwolić. Więc jakby te dwie rzeczy, ja przynajmniej miałem takie blokady, żeby spróbować, bo bałem się tych dwóch kwestii. Jak już stwierdziłem, że jestem bi, no to dobra, poszło z grubej rury i seks analny jakby nie ma dla mnie tabu, bo jest dla mnie okej. Okay. Ja no nie jestem mężczyzną, więc nie mogę powiedzieć, ale jakby z reakcji moich partnerów, którzy jakby wygodzili się na to, czy zdecydowali się na to, no to mega przyjemność po prostu, ale żeby mega. W ich stronę. No tak, no palce, nie? I pobudzanie prostaty. No to jak już ktoś okej powiedział, bo mi znałam takie opcje, że tam jakieś tam niewerbalne sygnały, a ktoś w ogóle, o Jezu, co się dzieje? Okej, dobra, tutaj nie. To i one nie. Nie te drzwi. Ale jak ktoś jakby to poszedł, to mega po prostu w życiu nie widziałam, żeby koleś tak zwijał w przyjemności. Naprawdę. Jak to było, mój kolega zawsze mówił, że no bo on zupełnie, znaczy jest gejem, ale nie uprawiał seksu analnego w swoją stronę, nie był pasywny, nigdy mówił zawsze, że no sorry, ale nie ma przejścia przez sklep z pamiątkami. Nawiązanie do filmu Banksego, nie wiem, czy kojarzycie. Tak. Jak to jest na przykład właśnie w układzie gejowskim? Tak, co zawsze tak jest, że jest ktoś aktywny, ktoś pasywny, czy to się switchuje, jak to działa?
No różnie. Znaczy na pewno w świecie homo no to się chyba tak wyróżnia najbardziej trzy grupy, czyli aktywne, pasywne albo uni, czyli versatile. No i zwykle no trzeba się dobrze dobrać, no bo jak się spotka dwóch aktywów, no to trochę ciężko. Jest taki clinch chyba, lepiej wtedy iść po prostu obejrzeć sobie mecz albo poglądać razem telewizora, a nie uprawiać seks. Więc najlepsze pary wydaje mi się, że są to, no to po prostu partner pasywny, aktywny albo gdzieś z wers. No jednak jest to bardzo ważne i wydaje mi się, że to się dlatego na tych portalach randkowych tak nieco spłyca te relacje i od razu pyta o konkret, czyli hej, jesteś aktywny czy pasywny, bo już tutaj musi być jakaś zgodność, tak? No bo jak zaczniemy się angażować i wtedy się okaże, że ja jestem aktywny, jesteś aktywny, a lubimy być powiedzmy dominujący i uprawiać seks analny, to tutaj to nie zagra. No od czego zależy to aktywny, pasywny? Czy to jest jakiś czyjś blok w głowie, czy ktoś, że jest aktywny, bo nie czerpie przyjemności z tego bycia pasywnym? Czy ja myślę, że to ile ludzi, tyle jakby preferencji. Tak jak no, kobieta też albo lubi seks analny, albo go nie lubi. Więc tutaj też myślę, że to jest po prostu preferencja, której się nie wybiera. Ona po prostu gdzieś tam jest, może ewoluować, natomiast tak to wygląda. A mieliście jakieś negatywne kiedyś relacje z partnerami, kiedy zaproponowaliście seks analny? Negatywne reakcje, powiedziałam, czy reakcje? Relacje, sorry. Nie, no ja oprócz tej pierwszej, gdzie jakby ten mój pierwszy partner stwierdził, że to takie trochę dziwne i niekoniecznie, to nie, to zawsze jednak wszyscy byli bardzo zadowoleni, że mogą eksplorować te rejony. No bo z tym się wiąże mocne tabu, nie? Przede wszystkim, jakie są, myślę, obawy zwykle? Po pierwsze, że to będzie boleć. Boli czy nie? Czy jak się do tego zabrać? Bywa, że boli. Bywa, że boli. To znaczy, to zależy, szczerze mówiąc, znaczy dużo jakby zależy od rozmiaru jakby penisa, no nie oszukujmy się. I od długości, grubości i tak dalej, i tak dalej. Bywa, że boli, ale to wtedy jest lubrykant i już przestaje boleć. Ale generalnie to nie jest jakiś taki, to nie jest rozrywający jakiś taki ból. Znaczy ja mówię z mojego doświadczenia po prostu, nie? No jakby są też różne, jakby tak jak różne mamy pochwy, tak samo różne myśli mamy odbyty. A więc jakby jednego coś może boleć, drugą osobę nie. A więc generalnie no ja bardzo długo bez lubrykantu, nie było problemu, natomiast w tym momencie jest taki rozmiar, jaki jest i trzeba czasami użyć. Ale jest bardzo spoko. Okej, a z praktycznego punktu widzenia jak to wygląda? Najpierw pobudzanie palcem, czy od razu przechodzicie do... Różnie. Różnie, no. To zależy od nastroju, nie? Myślę, że jeżeli na przykład, nie wiem, na początku jest już tam seks waginalny i tam różne inne jakieś pieszczoty, no to już potem nie ma co pobudzać, bo tam już jakby wszystko jest rozbudzone. Natomiast jak zaczynamy od razu od analu, czy w ogóle zaczynamy od razu od analu, tak? Zdarza się. Zdarza się, nie? Ja myślę, że to się, wiesz, na bieżąco gdzieś tam jakby komunikujemy na zasadzie, że no można raz jakby zrobić to od razu, tak, z biegu, trochę wjechać w tyłek, a czasami po prostu jest gra wstępna i nie wiem, poprzedza to seks taki klasyczny, wcipkę, czasami jest rimming, czasami jest palec. Także to różnie, gdzieś tam jakby się to czyta na bieżąco. No myślę, że to już pewnie zależy od jakiegoś nastawienia psychicznego, nie? Że jak człowiek się stresuje tym analem, to pewnie się jakoś ściśnie, nie? Tak, może to znaczy świadomie. Też, ja myślę, ktoś że to lubi, generalnie to... dobrze jest jakby nie władować się od razu, tylko jakby zacząć właśnie, jak Damian mówi, albo od dreaminga, albo od palca i wtedy po reakcji jakby wyczujemy, czy ta osoba ma na to ochotę, nie? Bo czasami jak ktoś nie ma ochoty, to jakoś się, nie wiem, zepnie i ty już widzisz, że nie tędy droga. Nie, no z dupą nie można się śpieszyć. Nie, absolutnie. Dupa trochę to jest taki organ, który potrafi nie współpracować z głową i... Znaczy ja przynajmniej mam tak, że... No inaczej niż Kaśka, która chyba jest stworzona do anala. Sorry, że to mówię, ale masz dużą łatwość. Ja na przykład nie mam takiej łatwości. Ja to ma jakieś talenty, słuchaj. Tak, to jest swój talent. Anal Queen, dziękuję. Ja nie mam takiego talentu i muszę się trochę postarać. No po prostu jestem księżniczką i potrzebuję przygotowania. Także ja bez gry wstępnej, sorry, ale nie. Ja, może myśmy orientację pomylili. Okej,
Okej, okay, czyli nie zawsze może boleć, znaczy musi boleć, czasem może boleć, ale to kwestia rozluźnienia, tak? Kwestia rozluźnienia i też ja myślę, że to jest kwestia, znaczy mi jest właśnie trudno mówić, kurczę, bo ja jestem osobą, którą tak naprawdę to rzadko kiedy boli. A wiem, że dużo, dużo dziewczyn właśnie po pierwszym razie jest tak, że je boli i one już później dalej nie chcą tego kontynuować. Ja myślę, że to też pierwsze zależy też bardzo od partnera, jaki jest jakby stosunek z partnerem. Bo to też nie jest tak, że ja z każdym z partnerem, z którym uprawiałam seks, robiłam anal, absolutnie. Ja to robiłam z osobami, teraz wam policzę, raz, dwa, trzy, czterema osobami, dobra, pięcioma w moim o życiu. O Jezus, padłem z podium bardzo daleko. Sorry, za późno się poznaliśmy. Także to jest pięciu, to nie jest tak, że ja miałam jakieś propozycje, miałam na pierwszej randce, słuchajcie. Ja miałam kiedyś propozycje. Umówiłam się z kolesiem w ogóle i on od razu pyta się, czy ja mogę z nim anal, a ja mówię mu, że nie, sorry, no za mało się znamy, no. Nie, anal byłby opcją, tak? W sensie, chodzi mi o to, czy ten anal jest dla Ciebie jakąś bardziej intymną kwestią. Wiesz co, ja muszę czuć jakby jakiś taki vibe do osoby, muszę czuć na maksa zaufanie do osoby. To nie jest tak, że wypinam dupę po prostu każdemu, nie? Ani jednej, ani drugiej, że tak powiem, nie wypinam każdemu. Ale dla mnie to jest coś takiego, że ja muszę wiedzieć, że to jest jakby odpowiednia osoba, nie? Jakby do tego. A jak kogoś nie znam, to nie wiem. Czy jest to jakiś tam drugi krok, powiedzmy? Jest, bo to wiesz, no jest zaufanie takie, bo tak naprawdę, kiedy jesteś stroną pasywną, no to kurczę, jakby poddajesz się. To jest mega wrażliwy rejon. Jak jest penetracja waginy, to też się w jakimś sposób... Znaczy, no wiem, ale wiesz, muszę mieć do tej osoby jakieś zaufanie, że jak powiem, że ej, słuchaj, nie, to ta osoba się wycofa, nie? A do osoby, której nie znam, czy znam bardzo mało, czy gdzieś tam coś nie do końca mi klika, no to nie, ja bym się nie odważyła. Jednak dla mnie jakoś tak, nie wiem, tyłek chyba jest taki dla mnie bardziej chyba... No nie każdy rozbija bank. Wrażliwsza. Tak. To był tekst po naszym pierwszym seksie, który był... Oj, to już chyba było wszystko tam było wyeksploatowane. I to na końcu tego seksu, to był nasz pierwszy analny. I ja mówię Damian, rozbiłeś bank. I dlatego Damian teraz się śmieje z tego. Ale mam podobnie, mi się wydaje, że jest coś takiego, że jest to jakieś intymniejsze. Może dlatego, że to jest to większe tabu, może właśnie, że to wymaga cierpliwości u większości osób, u Kasi nie. U większości osób wymaga jednak cierpliwości, jakiegoś takiego delikatności tej drugiej strony zdecydowanie, że czasem jak jesteś podniecona, no to od razu można po prostu na penetrację waginy od razu go on, ale nie wyobrażam sobie takiego czegoś... Poza tym to też jest to, co Damian mówił, nie? Że może tam się zdarzyć jakaś przygoda ze względu na higienę, a więc jakby, no jeżeli to robisz ze stałym partnerem, z którym już jesteś jakiś czas, no to dobra, to już nie jest takie straszne, bo sikacie przy sobie, bo nie wiem, puszczacie bąki przy sobie, cokolwiek, ale jeżeli to jest ktoś nowy, no to jest też jeszcze dodatkowy jakby blokada moim zdaniem tutaj, no, nie? Dla niektórych to może być na przykład kręcące dodatkowo, nie? No ale nigdy nie wiesz. No właśnie, druga kwestia. Czyli pierwsze, że to będzie boleć, to już o tym gadaliśmy. Druga kwestia, że będą jakieś po prostu przygody ciemno-brązowe. Mieliście jakieś wpadki tego typu? Wpadki? Nie, złe słowo, bo wpadka to jest, oznacza coś nieodpowiedniego, znaczy, złego. Ja od razu zrzucę na Damiana, bo ja absolutnie, ja nie jestem szczęściarą, ja się nie muszę do niczego przygotowywać, zawsze jest okej. Okay. A więc no mówię, że to jest twój talent. Opowiadaj o przygotowaniach, bo ja naprawdę w tym względzie. Czyli ty nie mam w ogóle praktyki. Nic. Ja nic, ja po prostu nie wiem, no magia jakaś, no. Magic, to prawda, jest magia. Ale no tak, znaczy ja generalnie z mojej perspektywy, no ja się zawsze przygotowuję do seksualnego, jakby jako strona pasywna. Jak się przygotowujesz? Lewatywa po prostu. Lewatywa, okay. Dieta, no nie obżeram się przed jakby. Kiedy to planuję, powiedzmy, no to się nie objadam. Dwa dni planowania. Dzisiaj właśnie widziałem taki dzisiaj mam dietę warzywną, owocowo-warzywną. No to trzeba po prostu zadbać wcześniej. Znaczy nie każdy to musi robić, ale dzisiaj widziałem po prostu świetny mem z Makłowiczem, który siedzi przy suto zastawionym stole i wielki napis, że ten moment, kiedy wiesz, że dzisiaj nie będziesz pasywny. Piękne, no i to po prostu tłumaczy wszystko, nie? Przygotowanie przede wszystkim, dieta, no lewatywa. A czy lewatywa nie jest niezdrowa? Gdzieś czytałam, że lewatywa nie jest za dobra dla bakterii w swoich jelitach. Znaczy ja czyścisz sobie po prostu te bakterie, dobre bakterie. Ja do tej pory martwię się o mojego byłego chłopaka, który uprawiał ze mną codziennie seks analny i był stroną pasywną. I musiał się biedny przygotowywać. To już wiesz, dlaczego jest twój były. Probiotyka po prostu. Wiesz co, nie wiem jak to zdrowotnie, no wydaje mi się, że na pewno nie jest taki super.
super zdrowe. Także no bardzo się cieszę, że nie jestem no, pasywny wyłącznie, no bo ciężko, bo znaczy w ogóle jakby ten proces dla mnie tak jakby niekomfortowy, nie lubię tego robić, więc muszę naprawdę mieć ochotę, żeby być pasywnym, żeby się przygotować i jakby zadbać o to wcześniej, bo lewatywa też trochę trwa. Ja też potrzebuję jakiegoś dużego komfortu psychicznego, czyli muszę być naprawdę dobrze przygotowany, żeby to zrobić, więc rzadko się to zdarza, szczerze mówiąc. Ta lewatywa jest dlatego, że miałbyś psychiczny blok, że coś się stanie? Tak. Czy na przykład faktycznie kiedyś coś się stało i... Znaczy, no to wpadek to było mnóstwo. Tak? Oczywiście, to chyba z każdym partnerem miałem wpadki. Znaczy, jakby nie w moją stronę, tylko w drugą. To znaczy? No takie, że wiesz, po prostu było brudno na przykład, nie? W trakcie, mimo przygotowania, bo to też się zdarza, że przygotowujesz się dużo, dużo wcześniej, ale i tak coś tam jakby higienicznie nie będzie do końca okej. Więc jakby to też jest normalne, trzeba po prostu być na to gotowym. Zresztą nie każdy myślę, że w ogóle robi sobie lewatywę przed stosunkiem. Ja jestem z tych, którzy uważają, że to jest po prostu jakby konieczne. I ponieważ ja to robię, jakby chcąc być pasywnym, to też oczekuję tego od partnera, który chce być pasywny. No tutaj Kasia nie musi, ale... Dzikie względy, dziękuję. Czyli jakieś mieście wpadki, że po prostu co, brudne prześcieradło, tak. Czy jakieś bardziej hardkorowe rzeczy? No tak, brudne prześcieradło, na przykład w hotelu. Cała pościel brudna. Ups. No czy ja myślę, że to jest po prostu normalne, tak? No jest, no, na to trzeba się przygotować, że tak może być. I tyle, po prostu. No to jest jakaś część ciała, część jakichś płynów z ciała i tak dalej. Myślę, że tak jak Kasia mówiła, że jeżeli... ktoś by naprawdę spalił się ze wstydu w takiej sytuacji, to chyba nie ma dobrego partnera do tego anala, nie? No, bo trzeba mieć na tyle jakieś zaufanie i otwartość przy sobie, że przed sobą, że to jest normalne, nie? Nie jest to może jakieś mega estetyczne dla wielu, ale z drugiej strony... Tak, jakby się wstydzić, że ktoś... Jak okres byś dostała w czasie seksu, no tak. Co no kurwa? Myślę, że jeszcze gorzej, pewnie się spiera gorzej krew jeszcze. Znaczy ja myślę, że to w ogóle, wiesz, no może być dla kogoś blokada jakby nie do przejścia, taka mocna bariera, a dla innych po prostu jakby coś okej i wręcz w drugą stronę, no to już mówię o jakichś tam fetyszach wręcz, ale no to jest kwestia bardzo indywidualna i trzeba to sobie obgadać z partnerem po prostu najlepiej. Ja myślę, że też jest różnica, że tam, nie wiem, trochę zostanie jakiś ciemnych plam na pościeli, a że się, nie wiem, czy się komuś zdarzyło, że naprawdę się zesrał, nie? W czasie anala, nie wiem. No moim partnerem się zdarzyło. Jezu, no pozdrawiam chłopaków. No to domyślam się, że to może być nie do końca przyjemna sytuacja, nie jednak. No tak, ale no wiesz, no jakby zdarza się po prostu fizjonomia, więc nie ma też co dramatyzować, trzeba rozładować z śmiechem i no tyle, tak, no. Posprzątać. I kontynuować. Jeszcze jest taka kwestia, że dla niektórych myślę, dla kobiet głównie, może się być odbierany anal jako coś degradującego. Jakiś taki bardziej większa dominacja niż przy seksie tym, powiedzmy, no standardowym. Tak. A to myślę u mężczyzn też. Tak? Ja jakby dwie strony bym postrzegał. To znaczy, bo to się tak rzeczywiście kojarzy, nie? Tak jak na początku mówiliśmy, że to słowo jest agresywne. I to rzeczywiście kojarzy i rzeczywiście to jest tak, że jakby uprawiam seks analny jako strona pasywna, no to jestem, no czuję się bardziej zdominowana. Jest coś takiego jednak. Ale jakby też dla mnie to jest w porządku. Ja lubię się czuć czasami bardziej zdominowana, czasami mniej. Ale rzeczywiście masz rację, że myślę, że część kobiet może po prostu myśleć sobie, że to jest coś takiego, no nie wiem, brudnego, ale w sensie takim jakby moralnym. A z czego to się bierze? Nie wiem, mam wrażenie, że to się bierze z tego, że w społeczeństwie po prostu jest tak utarte, że jakby uprawiamy seks w pozycji misjonarskiej tylko w pochwę i tyle. Żeby dzieci najlepiej z tego były. Dokładnie. No? Z tego dzieci nie będzie. A to jest coś takiego, mi się zdaje, że to się kojarzy, nie wiem, z jakimś, często ludzie mówią, że to jest, nie wiem, taki jakby zwierzęcy seks, nie? Bo czasami jest tak, że nie wiem, no, jak pies z psem, czasami jest tak, że pies samiec na psa samca naskakuje, no to wiadomo, że prawda, uprawiał seks analny. I nie wiem, mam wrażenie, że ludziom się seks analny kojarzy z czymś takim właśnie, nie wiem, jakimś zwierzęcym, co jest totalnie niesłusznie. Bo dlaczego nie? No pod to mamy jakby otwory, żeby je eksplorować. No. Czyli ja myślę, że to może być taki dodatkowy atut jakby seksualnego, to właśnie, że poczucie jakby utraty kontroli albo kontroli nad drugą stroną. I mnie to na przykład kręci. Dlatego, że no ja jakby identyfikuję się jako aktywna osoba, szczególnie jakby w relacji z drugim facetem.
z jakimiś tam małymi potrzebami na to, żeby być czasami pasywnym. I nie, znaczy rzadko sobie wyobrażam, żeby oddawać tą kontrolę właśnie drugiemu mężczyźnie. To jakby w stałej relacji się owszem zdarzało i wtedy jakby spoko, z przypadkowymi zupełnie nie. Bo mi to daje po prostu poczucie kontroli i dominacji. Ja ją po prostu lubię, jakby to jest dla mnie okej. Natomiast z kobietą to dominację i tak mam, no bo po prostu jakby fizjonomicznie jesteśmy tak stworzeni. No niekoniecznie. Ale, poczekaj, ale też mam taką potrzebę większą z kobietami, żeby po prostu być, żeby oddać tą kontrolę po prostu. I dlatego pegging jakby to mnie kręci, że te role się odwracają, tak? Że mogę switchować tutaj. A też dominacja może nie w takim sensie skrajnym, jak ty może to sobie wyobrażasz, jak mówię, że gdzieś tam jesteś totalnie, nie wiem, zdominowana przeze mnie, ale że no, fizjonomicznie i tak jesteśmy stworzeni do tego, że no to ja jestem bardziej tą stroną aktywną. No bo on wchodzi w ciebie, nie? Rozumiem, znaczy nie, no tak, ale to jest dla mnie czysto jakby anatomiczna kwestia, no tak, nie? Tak. To jest dla mnie jakby dominacja nie leży w anatomii, dla mnie dominacja leży w psychice i w nastroju. Jaki masz, a nie w anatomii, nie? No jakby też dla mnie to jest kompletnie inna jakby kwestia. W ogóle te pojęcia jakby pasywne, aktywne są po prostu niezbyt trafne jak w języku polskim, no bo w angielskim mamy top and bottom. I to jest bardziej, bo tutaj jakby nikogo nie deprecjonujemy, tak? Że bottom nie jest pasywny, czyli powiedzmy leniwy, nie wiem, bierny, tylko no jakby jest to mniej deprecjonujące po prostu dla tej strony. Mhm. A ciekawe z tą kontrolą, bo ja nie mam jakichś mega wielkiego doświadczenia, jeśli chodzi o seks analny, ale na przykład w łóżku nie mam problemu z oddaniem kontroli, nawet to lubię, jak ktoś jest dominujący, ale na przykład miałam takie sytuacje, że próbowaliśmy seksualnego z jakimś tam partnerem i dostałam takiego lekkiego ataku paniki, no nie paniki, ale anxiety. Że właśnie nagle jest to jakieś mocno dominujące, zupełnie inna sytuacja i nagle się poczułam, że zupełnie straciłam kontrolę nad czymkolwiek. I jakby przerwaliśmy wtedy, więc coś ciekawego w tym jest, nie? Jakaś inna opcja troszkę. A jeszcze kwestia z kwestii praktycznych, nie? Nie wiem, czy kondomów używacie, czy nie? W ogóle? Nie. To nie używacie? No właśnie, bo się zastanawiam, na pewno wiem, że nie jest skazane po seksie analnym seks waginalny, tak? Bo przynoszą się bakterie z jednego... Nie rekomendujemy. Więc jakby jakoś to praktycznie macie ogarnięte, na przykład, że potem zawsze kończycie tym analem, albo potem siedzicie umyć i kontynuujecie, czy w ogóle wiecie, że tak się nie powinno, to jest w ferworze walki. Nie, no, jeżeli uprawiamy anal, to jest albo jakby na koniec, albo to jest na przykład jedyna forma, nie powiem, że tego dnia, ale tej sytuacji. W ten sposób. Okej. Także nie... Znaczy ja mam tak trochę wpojone, że jednak się tego nie robi, że po analu w cipkę, więc raczej biorę anal na deser i jakby już tam kończę. Natomiast no, zdarza się, wiadomo, w trakcie, że pomylę po prostu dziurki. Ostatnio też tak było, że byłem przekonany, że jestem tutaj, a byłem tutaj. I no, jakby nie ma dramatu, no ale wiadomo, że po prostu ze względów higienicznych lepiej po prostu jakby nie... Jak anal, to anal, jak... Dokładnie, tak jak z podcieraniem pupy. Do tyłu, a nie do przodu. Zwłaszcza jak ktoś ma jakieś tendencje do infekcji, nie? Nie do przodu, w ogóle. Podcieram tyłek. No widzisz. No ale ty nie, no, masz, ale ty nie masz, ty cipki, masz cewkę, nie? Moczową daleko od odbytu, a my mamy bardzo blisko. Tak. Wszystko razem, cipkę, cewkę moczową. W ogóle nasza cewka moczowa jest mega krótka, dlatego mamy tu skłonność do zapaleń pęcherza. No, są dziewczyny, miałam znajomą, która mega często miała. No ja ostatnio po seksie właśnie, często. Nie? No, tylko trzeba sikać po seksie podobno, tak, żeby sobie tam wyczyścić bakterie. Podobno. Przed i po. Trzeba dużo pić w czasie seksu. Ale tak, bo też powiedziałeś o tym, czy umyć się po, jakby, no to jasne. No, tak. Uważam, że tak, no bo mimo wszystko to są bakterie i, nie wiem, pójście spać z penisem poseksjonalnym albo... jakby no to lepiej się umyć po prostu. Znaczy ja w ogóle jestem za tym, żeby się pomyć w ogóle po seksie i po waginalnym planalnym. W ogóle się myjmy. Znaczy w ogóle się myjmy, słuchajcie, mamy żółtą strefę, myjmy się. Nie, tylko ręce. Nie, pytam też o te kondomy, no bo tak mi wpadło, że takie praktyczne mogłoby być na przykład, że jeżeli nie użycie kondomów do waginalnego, no to potem kondom na analny. I kondom można zdjąć i jest spoko, nie? No jest to opcja. Można dalej, nie wiem, inne opcje realizować. Znaczy, no oczywiście my nie używamy prezerwatyw, dlatego że po prostu jesteśmy stałymi partnerami, więc jakby nie ma potrzeby też się zabezpieczać jakby przed chorobami.
bo jakby się sprawdzaliśmy i tak dalej. Natomiast jakby w innych układach, no to jasno, prezerwatywa to jest super rozwiązanie. Tak, i nawet przy seksie analnym. No tak, to szczególnie nawet bym powiedział, bo mimo tego, że jakby w tym seksie hetero nie ma ryzyka zajścia w ciążę, no to jest to większe ryzyko złapania po prostu wirusa HIV na przykład. W odbycie jest więcej po prostu zakończeń nerwowych, ta błona i pewnie się bardziej ją... też jest delikatna, no, więc dokładnie. Można ją skaleczyć, jest tam krew, więc przy analu prezerwatywy jak najbardziej, szczególnie jeśli no, jakby partnerzy są przypadkowi, nie, nie są stałymi. A jak to jest ze strony pasywnej? Bo ja teraz nie mogę na to odpowiedzieć, bo ja anal uprawiam ze stałymi partnerami jakby bez prezerwatyw. Bo na przykład ja mam tak, że w seksie waginalnym ja nie lubię prezerwatyw, bo po prostu czasami mnie piecze. Bo nie wiem, czy to jest... Jeszcze nie jestem uczulona na lateks, ale mam takie momenty, że po prostu gdzieś mi to zaczyna, nie wiem, no jakby przeszkadzać. W sensie, że czujesz gdzieś tam mnie obciera czy piecze. Czy to tak samo jest w analnym, pasywnym z prezerwatywą? No ja rzadko używałem prezerwatyw, bo jakby już po prostu wiedziałem, że no chłopak jakby jest zdrowy, więc nie musimy używać. Poza tym robiłem to jakby w stronę swoją, jakby ze stałym partnerem. Ale jak już się zdarzała prezerwatywa, to jej nie czułem za bardzo. Ale to było tak rzadko, naprawdę. Ja chyba częściej uprawiałem seks analny z dziewczynami jakby w swoją stronę mimo wszystko niż z chłopakami. W swoją stronę, czyli jako... Byłem pasywny częściej z dziewczynami. Tak, niż a to chciałam zapytać, mieliście tu taką opcję jeszcze między sobą? No tak, tak. Ale ja mam zawsze stracha, ja mam takiego, że ja mam takiego stracha, bo jednak to jest, jeżeli... Znaczy w sensie mam stracha, że trochę, że zrobię krzywdę. Bo jakby to nie jest moja część ciała, nie? Palec czy cokolwiek mojego, ja to czuję. Natomiast to jest coś, co jest, kurczę, gdzieś do mnie doczepione. No straponie mówię. I po prostu ja nie czuję... To jest coś takiego, jak chodzisz w butach na koturnach, ty nie czujesz gruntu. I ja mam takie coś zawsze takiego stracha, ja jestem jakaś za delikatna trochę. Damian zawsze mówi, Kaśka, weź tak ten, a ja po prostu się boję, że gdzieś wejdę za głęboko, że coś uszkodzę. Nie, I feel you, nie? I to jest jedna taka moja, mój taki trochę strach, nie? Że komuś zgadzam robię krzywdę, bo ja też nie lubię robić ludziom krzywdy w ogóle. No nie, no w ogóle, no jak nie chcesz komuś krzywdy zrobić, ktoś nie wyraża zgody na to, żebyś mu zrobiła krzywdę, no to nie rób tego. Ale rozumiem, no, zdecydowanie tego samego jestem bym się bała. Jestem romantycznym aktywem. Macie jakieś praktyczne rady a propos straponów? Jakich używać, jakich nie? Ja osobiście od siebie powiem, że wolę taki, który jest przypinany po prostu, niż taki, który jest tak zwanym dwustronnym dildem. Czyli strapless, tak. Strapony i strapless. Tak, bo strapless jest taki, no, że jakby ta część, która ma imitować penisa, jest dużo większa od tej, która gdzieś tam wchodzi w środek i trzeba bardzo zaciskać jakby mięśnie pochwy, żeby to się utrzymało, bo to jest zazwyczaj ciężkie. I w niektórych pozycjach to wylatuje i po prostu i tak, czy tak musisz przytrzymywać sobie gdzieś ręką, a więc na przykład ja, dla mnie to jest mało praktyczne. Natomiast taki, który jest jakby zapinany, przypinany do ciała, to jest dużo... Tak, do majtek jest dużo fajniejszy, dużo wygodniejszy, bo masz wolne ręce i nie musisz się stresować. Ale wiesz, ten strapless właśnie bez, który z dwustronny, znaczy no ma plus, no bo wiadomo, że jakby dziewczyna też jest stymulowana. No właśnie, ja nie jestem kompletnie stymulowana tym. Ja się stresuję, że to zaraz wypadnie. No ale to wiesz, można sobie na przykład majtki założyć do tego i zrobić sobie dziurę tam i wiesz, to ci trzyma wszystko wtedy, nie? No nie wiem, znaczy... Czy można różnie kombinować, jest dużo... Ja w ogóle nie jestem fanką... Majsterkowicz. Dildów ani żadnych wibratorów. Ja w ogóle kompletnie nie odczuwam przyjemności, jeżeli nie mam kontaktu z człowiekiem żywym. Ja od mojego byłego dostałam na urodziny wibrator i to był najgorszy prezent mojego życia. Serio? Kompletnie nieprzydatny, kompletnie. Serio? Serio. A też na jakieś pobudzanie łechtaczki? Nie, no to, takie to tak, ale no. Tego to mam palce bardziej sprawniejsze niż... Może fisting powinnaś, wiesz, skutecznie. Proszę cię, dziękuję. Jeszcze. Czy chodzi ci o te wibratory, które jakby do pochwy wchodzą, tak? Tak. Że z tego nie masz przyjemności. Mnie to kompletnie nie rajcuje. A to się dlatego... zgadzam ja tak samo, w ogóle, absolutnie. No. Okej, no rozumiem, że ten, że to ci nie sprawia przyjemności, jak musisz skupić na tym, czy to wypadnie zaraz, czy nie tak, wypadnie. Trzeba ja ciężko się skoncentrować jednak, to trochę koncentracji do seksu. No. Mhm, okej. Okay. No nie, no wiadomo, że w ogóle trzeba sobie po prostu indywidualnie dobrać zabawkę, no bo jest tego no tak dużo na rynku, że no, ja pracowałem jakby w sex shopie i tam byłem wręcz specjalistą od straponów. I zawsze chętnie doradzałem w tej kwestii, no mieliśmy fajnych parę zabawek i tego jest bardzo dużo, także to trzeba sobie dobrać po prostu od jakby swoich preferencji, no bo są i twarde, miękkie, właśnie takie na pasku, które się doczepia jakby jak majtki dziewczynie, albo są te straplesy, czyli utrzymujące się jakby w pochwie partnerki i są różne twardości, grubości, wielkości, to trzeba sobie po prostu dobrać do
do siebie. Ja na przykład preferuję te trapony, które są z cyberskóry. Myślę, że są po prostu imitują dobrze penisa. Natomiast są ludzie, którzy jak widzą coś, co wygląda jak penis, a jest odczepione od ciała, to ich to po prostu obrzydza i uważają, że to jest jakiś trup. Więc to jakby jest bardzo indywidualna kwestia, nie? A są jakieś specjalne gadżety erotyczne przeznaczone do anala? No na pewno masaże prostaty, mówimy o facetach. Tam jest tego też bardzo dużo, jakieś wibrujące i obkręcające się jak palec wokół osi. Sterowane na pilot, nie wiem, zdalnie, czy tam telefonem. No są słynne kulki, przecież. Kulki analne, tunele. Plagi różne. Są nawet wzierniki analne, które można sobie używać. Z tego naprawdę bardzo dużo. Na czym to polega? No, że jakby otwiera się po prostu odbyt wziernikiem, tak. Aha, jak pofę, żeby zobaczyć światło. Okay, są okay. też pompki, które mają na mają jakby wyciągnąć odbyt na zewnątrz. Okay. A, to słynną różyczkę zrobić, tak zwaną. No to też jakby niektórych kręci. No a jakby największy asortyment chyba do anala, no to po prostu lubrykanty, nie? Bo jest tego bardzo dużo. Są i tłuszczowe, i silikonowe, i wodne, i takie rozrabiane z wodą, które są w płynie. Także też zależy od jakiej aktywności, no bo inna do penetracji, inna do palcówek, inna okay. do fistingu. To jaka do penetracji, jaka do palcówki? No do fistingu na pewno świetnie się sprawdzają tłuszczowe, bo mają największy poślizg, bo właśnie te rozrabiane z wodą, bo jakby możemy uzyskać sobie dużą ilość, bo mieszamy po prostu proszek z wodą. Mhm. Więc jakby fisting wymaga naprawdę bardzo dużo nawilżenia. I to jest jakaś tam sesja wielogodzinna, czy więc jakby żeby nam to nie wysychało, no to potrzebujemy naprawdę dużo albo dobrego poślizgu. No do klasycznego seksualnego to zależy też, czy robimy to zabawką, czy penisem, czy prezerwatywą, no bo jakieś zabawka albo prezerwatywa, no to absolutnie nie silikonowe, no po prostu rozpuszczę nam zabawki. Ja najbardziej lubię wodne jednak, no bo się nie kleją i zostawiają plam. Że to też jest bardzo indywidualna kwestia. Ja na przykład strasznie nie lubię takich, które rozgrzewają bądź oziębiają. Ja po prostu lubię totalnie neutralne. Nature. Nature. No tak, ja kiedyś w ogóle przez przypadek kupiłem lubrykant do analu. Do anala czy analu? Ja myślę, że w tej odmianie to jest jak tapczano tapczanu, nie? Że są dwie opcje możliwe. Dobra, nie, serio, no poważnie. Tapczanie. I on był właśnie rozgrzewający i miał goździki w składzie i to po prostu na szczęście nie byłem pasywny, bo poparzyłem sobie jaja tym. Co? Jakby mam uczulenie właśnie na goździki, także to też trzeba uważać. Trzeba sobie sprawdzić chyba na skórze gdzieś, nie? Na ręce czy coś, bo można sobie bubu zrobić. Ale jakby są seks shopy, gdzie naprawdę może ktoś doradzić, więc warto pytać tych ludzi, którzy tam pracują. Ale to, co mi przyszło do głowy, to jeszcze, że w ogóle my nie rozmawialiśmy o rimmingu. A przecież to jest... Prawda. To powiedz, co to jest, bo nie wszyscy muszą wiedzieć. Czy rimming to jest po prostu stymulacja oralno-analna, więc jakby lizanie dupy. Ja myślę, że to w ogóle też było mega tabu. Jeszcze parę lat, jak ja miałem pierwszą dziewczynę i czułem taką dużą ochotę, żeby w ten rejon gdzieś tam oralnie sobie powędrować, to czułem, że to jest mega tabu, no bo gdzieś widziałem to na filmach porno, nie wiem, w ogóle mnie pośladki kręciły, więc dlaczego miałbym ich nie lizać? I wtedy jakby spotykałem się z takim, o nie, nie, nie. Mimo, że uprawialiśmy seks analny. Aha, okej. Okay. To było dla, jakby teraz z perspektywy czasu widzę, że w ogóle już naprawdę chyba wszyscy moi partnerzy i partnerki są otwarci na rimming. No bardziej mnie zdziwiło, że jeżeli nie uprawialibyście seksu analnego, to rozumiem, że ktoś w ogóle ma jakiś blok na to, że tam brudne, no wiesz, że coś tam, jakby... wiesz, ale że jakby, wiesz, seks analny uprawiacie, a to jest problemem. Bo wiesz, no penis, dupa, jakby kontakt, powiedzmy higienicznie, jeszcze jest to dla niektórych pewnie do przejścia, a usta, język, dupa, no to już może być nie do przejścia. No ja na przykład się spotkałam z tym, że faceci, z którymi później uprawiałam jakby seks analny, to oni właśnie zaczynali od tego, że po prostu lizali mi tyłek i w tym momencie oni już wiedzieli, czy jest okej, czy nie jest okej. Czy mogą jakby powoli pójść dalej, nie? Takie badanie terenu jakby w ten sposób. Myślę, że to jest dobra opcja, nie? Bo nie zawsze
wszyscy umieją gadać w ten w dobry sposób, no właśnie, ja się komunikować, że nie? Tak, że... jak Damian mówił, kurczę, że jakby anal tak, a rimming nie. Znaczy, ja to myślałam, że to odwrotnie. Ja też tak właśnie jest, pomyślałam, dlatego tak zareagowałam. Tak jak najpierw całujesz, a potem Czy wiesz, no ja byłem zdziwiony w ogóle, że kobiety są otwarte na to, żeby też robić rimming w moją stronę, tak? Że jakby... Że raczej wydawało mi się, że właśnie w stronę kobiety to okej. Okay. Jakoś da się przekonać dziewczyna, no teraz spotykam dziewczyny, które są bardzo zainteresowane rimmingiem, więc... No faceci to lubią, nie? No ja bardzo lubię, to lubię. Lubią. Nie, ja z mojego doświadczenia też powiem, że lubią, tak. Ale słyszę dużo wypowiedzi dziewczyn, które mówią, że no ja to bym bardzo chciała w ogóle tam chłopakowi coś zrobić, ale on nie chce, nie? Myślę, że właśnie dużo ludzi ma taki blok, heteroblok. No mi się zdaje też, że to jest heteroblok. Nie, że to jest takie po prostu gejowskie i tak. Coś tam i nieważne. To jest część ciała ciągle, nie? Tak jak na przykład jak masz partnera, z którym śpisz drugi, trzeci raz, to zawsze sobie dokładnie. Testujesz różne strefy, nie? Nie wiem. Zaczynasz mu pobudzać brodawki na przykład i sprawdzasz, czy go to jara. Bo niektórzy faceci to lubią, niektórzy w ogóle nic, nie? I patrzysz, jak reaguje. To dla mnie to jest jedna z tych stref po prostu ciała, które też jakby sprawdzasz, czy komuś sprawia Może się oni boją, że to zadziała jak te słynne tabletki zmieniające płeć, wiesz? Może, ktoś im tyłek poliże i nagle pstryk magicznie. Albo się okaże, że im się to podoba, gejami. Jeszcze zrobią anala i będą, tak, będą po prostu gejami, no. Tak. Ale wiesz, no, żadna z kobiet nie stała się gejem od tego, że uprawia seks z tym samym partnerem, który się tego boi. Więc jakby, no, nie, no jasne, takie... robimy sobie jaja. Oczywiście, no, ale to głupie myślenie, co nie, na maksa i no, jakby to jest część ciała jak każda inna. Dokładnie. I jeśli ona jest strefą erogenną, dlaczego z niej po prostu nie czerpać przyjemności? No po prostu mężczyźni mają w odbycie zlokalizowaną prostatę, która jest źródłem jakiejś tam przyjemności, więc po prostu trzeba z tego korzystać. Poza tym, no jakby ma to też zdrowotne gdzieś tam Dokładnie. Konotacje, no bo wielu lekarzy, szczególnie tym już no, jakby starszym facetom, no, doradza właśnie stymulację prostaty. I miałem mnóstwo klientów, którzy przychodzili po prostu po stymulator prostaty. Okej, okay, ze względów medycznych po prostu. Tak, dokładnie. Super. Także tak czy inaczej, masujcie później, swoich chłopaków. Prędzej czy później, chłopaki tak, i dziewczyny. Trzeba będzie tam wsadzić masujcie palec. Się wszyscy, ale potem dezynfekujcie ręce, bo jednak koronawirus. Tak. Żółta strefa, czerwona strefa. No tak, u was to już... Nie, no tak jak mówiliśmy wcześniej na początku, ja myślę, że to jest bardzo nieodkryty ląd dla mężczyzn i myślę, że bardzo dużo tracą, nie otwierając się na tą opcję. No tak, więc, szczególnie dlatego, że sami jakby namawiają często partnerkę na to, żeby, że chcą uprawiać seks analny, jakby być tym aktywną stroną, no, a sami tego nie próbują, więc to też jest trochę dziwne, no bo warto też doświadczyć tego ze swojej perspektywy, bo wtedy wiemy w ogóle, jak się do tego zabrać, będąc aktywnym, tak? Czy ma być delikatny, szybki, powolny? Dokładnie. No bo wydaje mi się, że jakby więcej empatii się ma wtedy i po prostu warto spróbować. Ja myślę, że to jest kwestia tego, że tak szczerze, jak takie jakby randomowe, totalnie filmy porno, to jest dużo więcej można znaleźć jakby filmów, gdzie jest anal, ale bardzo jest mało filmów, gdzie tak naprawdę jest rimming. Ja wiem, że na pewno na rimming pozwala sobie, Boże, jak on się nazywa, ten słynny Rocco Siffredi. To wiem, że on na przykład ma, on wiem, że ma w filmach porno, gdzie laski robią rimming i on się strasznie tym jara, ale w takich, no ja w większości pornosów, których oglądam, jest anal, ale jakby facet jest stroną totalnie jakby tam aktywną. No to już w ogóle inne, ja myślę, że to też rozmowa taki, o porno, że to też to mindset jest... pewien no, robi, nie? No, na pewno. Ale w gejowskim porno jakby rimming jest no właśnie mówię, podstawą. No właśnie mówię w gejowskim, nie? Ale taki jakby hetery, który ale ogląda heteryk, sobie typowe często, heteryckie porno, tak, nie? Nawet nie widzisz twarzy on, mężczyzny często, widzisz jego fiuta po prostu, nie? Że dobra, ona mi zrobiła loda, teraz ją wcipka, a potem ją w dupkę, nie? No. I on tak myśli, dlatego on w ogóle nie myśli o tym, żeby jakby odwrócić, mam wrażenie, jakby rolę. To prawda, to no prawda. Tak, dlatego nie oglądam heteroporno za bardzo. A ja w ogóle porno za bardzo nie oglądam. Mnie to mnie nudzi po prostu. Jak on odpowiednio porno. Ilość seksu, to nie A czasem właśnie lubię oglądać. Nawet gejowskie porno, bo tam po prostu widać czasem, że ktoś, ten facet ma przyjemność jakoś, czego czerpie. No właśnie. Ale to jest inny facet, a nie, ja nie mogę się utożsamić, ale widzę, że jakąś przyjemność czerpie i widzę jego twarz i widzę ich twarz, nie? W ogóle a w ten... takim heteryckim porno jest zwykle po prostu koleś, nie? Masz fiuta i laska. No. I taka perspektywa. I ja chcę widzieć, że ten koleś, nie wiem, jęczy, że mu się to podoba, a nie tylko... Bo wiesz, w ogóle w porno jest tak, że no powiedzmy po seksie, po wytrysku na twarz partnera, oni się całują. Wiesz, to nie jest tak, że
facet się spuści dziewczynie na twarz i tam ta para się całuje. Nie ma czegoś takiego. A tutaj to jest. Więc jakby gejowskie porno w ogóle ma to do siebie, że jest wątek emocjonalny. I to jest no bardziej i to jest fajne, tak. I dla mnie jako kobiety ja widzę mężczyznę, który ma przyjemność i mnie to podnieca, bo on po prostu czerpie z tego seksu przyjemność, nie? A tak to jest zawsze perspektywa tego kolesia, który tam rucha tą dziewczynę i jest tylko ta dziewczyna, widzę. I jakby nie widzę tego kolesia, nie widzę jego przyjemności, nie widzę jego reaguje. Tak, no, jest totalnie, no, tak, jest i zero emocji, prostu, tak, nie? Tylko chodzący fiut po prostu. No, i dlatego mnie takie typowe heteryckie porno w ogóle, mnie to mega, mega nudzi. Mega mnie to nudzi. Dobra, a poza tym, że jesteście parą i lubicie opowiadać o seksie analnym. I nie tylko opowiadać. Jesteście w ogóle, nie wiem, seks pozytyw, mogę tak nazwać? Tak. Wszystko co z seksem to... To opowiedzcie o waszym projekcie fotograficznym, w którym jest dużo na gości. I o, musicie go obejrzeć, znaczy słuchacze, nim zbanuje wszystko, Instagram za dupy i cycki. I tak już cenzurujemy. To opowiedzcie, a niech wszyscy ten na Instagrama uderzają. No tak, no gdzieś tam spotkaliśmy się z Kasią chyba w takiej stronie mocno kreatywnej, no bo ja jestem po Akademii Sztuk Pięknych. To był pies. Tak naprawdę to Kaśka. Więc jakby robię zdjęcia, no Kasia dużo pozowała do zdjęć. No nie tak dużo, ale nie wstydzę się pozować. No, ale masz pozować, spore portfolio, więc jakby spotkaliśmy się w takiej... Ja też zresztą pozuję do swoich zdjęć, no robię tam gdzieś na Instagramie swój własny projekt, więc jakby spotkaliśmy się w takiej kreatywnej części i no, postanowiliśmy założyć sobie wspólny Instagram, który nazywa się Tales of Tabus. No i publikujemy zdjęcia, które robimy razem, gdzieś tam staramy się jakąś historię w to wpleść. Znaczy zaczęło się w ogóle od tego, że nie pamiętam skąd to wyszło, ale jak myśmy zaczęli się spotykać, to jakoś w pierwszym czy w drugim tygodniu naszego spotykania się, to było lato i wyszło, że jakby naszła nas ochota, żeby pojechać na plażę nudystów. I pojechaliśmy na tą plażę, jakby okazało się, że jakby my oboje się bardzo dobrze czujemy z naszą nagością i z naszą nagością w obecności innych ludzi. I jakby to też myślę, że od tego się zaczęło, bo pamiętam, że wtedy jakby wpadliśmy na pomysł, żeby robić tam zdjęcia na tej plaży no tak, i na piaskami, to było jest obok. Tak. Że jakby jest jakaś sytuacja, która jest niecodzienna, tak? No bo jesteśmy na plaży nudystów, no to fajnie ją udokumentować i po prostu pokazać swoją głową dupę w sieci, jakby nie mamy z tym problemu. No tak, i stąd to wyszło. I ta nazwa, która jakby Tales of Tabus, czyli jakiś pewny tabu, które chcemy przełamać. I te zdjęcia są wszystkie, jesteście nago na wszystkich tych zdjęciach, to jest... No koncepcja. Prawie, na 99%. A, nie, no tak, tam jedne wrzuciliśmy, gdzie jesteśmy w lateksach, ale to... Still prawie naked, no. I zawsze jesteście w dwójkę na tych zdjęciach. Tak. No czasami zdarzało się jakieś pojedyncze, bo zazwyczaj jest tak, że te zdjęcia tak naprawdę ludzie się pytają, ojejku, kto wam takie zdjęcie zrobił, kto wam takie zdjęcie zrobił, a ja zawsze mówię, że to my, a tak konkretnie to samo wyzwalacz. I jakby staramy się, tak, ale zdarzyło się też pojedyncze zdjęcia. Ale jak jakby komponujemy w serię, no to zawsze dajemy jakieś pojedyncze, jakieś razem, żeby to jakoś miało ręce i nogi. No i tak jak mówił Damian, staramy się jakby to w jakąś logiczną całość ułożyć, jakiś nadać temu sens. Nie, super są te zdjęcia, mi się bardzo podobają, fajną energię mają na pewno. To podlinkujemy w podcaście. Dobrze. Dzięki super. Wielkie za wasz czas i otwartość. Dziękujemy za zaproszenie. A przy zapalonym świetle możecie znaleźć na Instagramie i na Facebooku. A jeżeli ktoś z was ma ochotę wziąć udział w podcaście i opowiedzieć o swoim życiu seksualnym, o swoim ciele, o jakichś pozytywnych rzeczach, negatywnych rzeczach, ciekawych tematach, to się do mnie odezwijcie. Bardzo chętnie z wami pogadam. Cześć! Pa! Dobra. Wiem, czy ja też...